Jeśli szukasz sprawdzonej strony, na której chcesz kupić przedmioty do CS-a za SMS, to polecam Ci bardzo serdecznie csgoskins.pl, link w opisie. Zapraszam. Cześć, siema, z tej strony Gozor, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym materiale mojej produkcji. Dzisiaj przedstawię Wam nową skrzynkę, która pojawiła się dzisiaj w nocy, skrzynkę Shadow, bo tak szanowne Valve ją nazwało. Generalnie nim przejdę do przedstawiania Wam tutaj każdego pojedynczego skina z tej skrzynki, to warto chyba dodać, że mi bardzo przypomina ta skrzynka taką postapokaliptyczną kulturę, taki postapokaliptyczny klimat, czego ja w zasadzie jestem fanem, ale co zaraz do tego dojdę, niezbyt to fajnie wygląda na tych broniach, także myślę, że już możemy powolutku przechodzić. Zły jestem trochę, bo kolejny raz, gdy mam wypuszczać top 5, tam top 10 najładniejszych skinów, to Valve robi aktualizację, przez co no po prostu kolejny dzień zwłoki. Także jeśli ktoś czeka na to top 10, top 5 najładniejszych skinów, no to jutro już materiał się na pewno pojawi, no bo wątpię, żeby jutro była jakaś ciekawa aktualizacja. No a w tym wypadku dzisiaj po prostu muszę na bieżąco o nowych skinach materiał zrobić. Także rozpoczynamy. Zaczynamy od niebieskich skinów w skrzynce. Zaczynamy od XM1014 z Cambria. Tyle mam do powiedzenia o tym skinie. Kolejny szrot, który będzie leciał w ilości milionowej z tych skrzynek. Dalej, Scar20 Green Marine. Nie wiem po co oni robią dalej te skiny do Scar20. Nie wiem po co do Autoszmat te skiny robią. Kolejny grot to będzie, czyli coś co również będzie bardzo często z tej skrzynki wypadać. Idziemy dalej, mamy Mach 7 Cobalt Core. No i w końcu z tych niebieskich w miarę ładny skin. No tutaj nie można się przyczepić, design jest naprawdę ładny. No ale w dalszym ciągu to jest tylko i wyłącznie skin do Maga 7, także również bez szału. Mach 10 Rangin, nie wiem jak to czytać. No cóż, ciekawie zrobiona skórka, ale umówmy się. Te skiny do Maga 10 również nigdy drogie nie są, nawet czerwonej jakości. Także kolejny skin, który będzie leciał w ilości milion nowej z tych skrzynek i po prostu będziemy źli, gdy będziemy go trafiać, ale myślę, że wzór wcale nie jest aż tak tragiczny. Idziemy dalej, a tutaj mamy chyba największy śmiech z tej skrzynki. Glock 18 Race? Nie mam pojęcia jak to czytać, wiecie o co chodzi. No i powiedzcie mi, jaki jest sens dodawać takiego Glocka? Czy on wygląda fatalnie? No ja pierdzielę, no default Glock, w sensie gdybyśmy pomalowali Glocka na czarno i tam jakieś ryski na górze dodać, no to właśnie wychodzi taki skin. To jest po prostu żart i przechodzimy dalej. Idziemy dalej. Fama Survivor Z, czyli jak widzicie tutaj jest to pierwsze takie odwołanie. Pierwsze, tak? Jeśli się nie mylę. Chyba pierwsze, tak. Survivor Z, czyli pierwsze odwołanie do tego postapokaliptycznego klimatu. No i nie wiem czemu oni do tych najnowszych famasów po prostu dodają tak mnóstwo ryz, nawet dostaną Factory New. To nie wygląda ładnie. Wiadomo, że taka była idea twórcy, ale w moim odczuciu no nie prezentuje się to zbyt fajnie na tym skinie, mimo że naprawdę fajny pomysł, ale no na pewno nie jestem fanem tego pomysłu. Dual Beretta z Dueling Dragons, czyli skin no już w miarę naprawdę fajnie wyglądający. Dodatkowo jeśli dodamy fakt, że dwie Beretty przechodzą, że tak powiem, rozkwit na scenie Counter-Strike'a, bo są o wiele mocniejsze niż poprzednio, no to można powiedzieć, że nie jest to taki zły dodatek do tej skrzynki. Przechodzimy już do jakości fioletowej. No i zaczynamy tutaj wszystko od P250 Wingshot, czyli kolejnego skina do P250, który w moim odczuciu tak samo jak Supernova i Muertos będą po prostu bardzo, bardzo tanimi skinami. Mimo że naprawdę źle to się nie prezentuje, no to umówmy się, no nie jest to też jakaś klasa światowa w skinach. I do takiego Mandy chociażby no brakuje mnóstwo temu skinowi, mimo wszystko no nie jest to na pewno skin obleśny. Idziemy dalej, a mamy tutaj MP7 Special Delivery. No i to jest taki skin idealnie tutaj, że tak powiem, wpasujący się w słowa, które na samym początku mówiłem, czyli taki postapokaliptyczny klimat, taki wyblakły skin, taki widać zużyty, czyli dokładnie to, co tutaj autorowi chodziło. Mimo wszystko to nie wygląda ładnie i wątpię, żeby ktokolwiek ten skin używał. Idąc dalej, mamy M249 Nebule Crusader. No i to jest ten jeden z najciekawszych skinów w tej skrzynce. Naprawdę fajnie i przemyślanie zrobiona skórka na wzór oczywiście tutaj tego komiksu, czy
czymkolwiek jest ta Nebula Crusader, ale to wygląda na jakiś po prostu komiks czy bajkę, tak czy siak bardzo fajnie to się prezentuje, no i może mówić, że szkoda, że to tylko na skinie do M249. Idziemy dalej, mamy Galila Air Stone Cold, czyli bardzo elegancko i fajnie prezentujący się Galil. No niestety, jak dobrze wiemy, Galile raczej szybko w cenie lecą, no i tutaj będzie bardzo podobnie, mimo wszystko naprawdę fajna skórka. Przechodzimy więc do jakości różowej, no i rozpoczynamy od nowego w końcu skina do skauta SSG08 Big Iron. No i wiecie co, ja byłem przekonany, że po ostatnim update'cie dodali te tekstury na lunetę, tutaj będzie coś z tym powiązane, a tutaj absolutnie nie, wypuszczają coś takiego, no i nie wiem jak wam, ale mi się to absolutnie nie podoba i w dalszym ciągu moimi ulubionymi skinami do skauta zostanie otchłań oraz rekin. W wodzie? Nie. Blood in the water. Krew w wodzie. Także no, na pewno tutaj mój ranking się nie zmienia. Kolejnym skinem różowym z tej skrzynki jest G3SG1 Flux, czyli naprawdę fajnie i ładnie prezentująca się skórka. Tylko można powiedzieć to samo co przy Nebuli Crusader. Czemu do autoszmaty dla terrorystów? Ja rozumiem, skin naprawdę ładny, no ale on będzie kosztował 2 euro, czy tam 1, bo jest to skin do broni, którą, no umówmy się, mało kto gra, także... Także szkoda, że to na tą broń, ale miejmy nadzieję, że w przyszłości może przeniosą na inne. Idziemy dalej, mamy tutaj pierwszy taki naprawdę świetny skin z tej skrzynki klasy różowej AK-47 Frontside Misty. Świetnie ten skin się prezentuje, wygląda to naprawdę ładnie i przyzwoicie. Także naprawdę dobra robota tutaj autora, no i można śmiało powiedzieć, że to będzie jeden z czołowych od tej pory skinów do AK-47. Idziemy dalej, mamy w końcu czerwony skin do USPS, w końcu nowy skin do USPS, USPS Kill Confirmed, zdecydowanie fajnie wyglądający skin, nie może się do niczego przyczepić, naprawdę fajny design, fajne tutaj szczegóły są na tym skinie zawarte i będzie to zdecydowanie USPS, którym będę po prostu grał. No i na sam koniec mamy świetnie najładniejszy i generalnie genialny skin z tej skrzynki M41S Golden Coil. No i tutaj jest troszkę dylemat z tego też względu, że po co oni dodają nowy skin do M41S, skoro przed chwilą ją znerfili. No i mocniejsza jest M4A4. No nie mam pojęcia dlaczego, ale mi to absolutnie odpowiada, bo ja dalej M41S gram, a ten M41S Golden Coil, ja mam jakiegoś, nie wiem, jakiegoś bzika na punkcie skinów, czy ogólnie koloru złotego, co zresztą możecie po moim niku wywnioskować. Wygląda tak obłędnie, że ja na pewno tą M-ką będę sobie grał. No i M41S Golden Coil zasługuje tutaj naprawdę na pochwałę, bo prezentuje się to po prostu ślicznie. No przecież prawie bym zapomniał, oczywiście dodali też nową kosę, ale to ciężko nazwać kosą. Shadow Daggers, cokolwiek to kurwa jest, bo tak trzeba mówić, wygląda fatalnie i nie wiem, co mieli w głowie autorzy, a przede wszystkim Valve, który to coś do gry dodało. No napiszcie swoją opinię o tym, ale to wygląda po prostu fatalnie. Więc tak się prezentują wszystkie nowe skiny ze skrzynki Shadow. Piszcie, które wam się podobają, które nie. Piszcie ogólnie, czy skrzynka wam się podoba. Obecnie chodzi aż po 8 euro, także gdy ją tylko traficie, no to no jasne, możecie otworzyć. Gdy traficie coś tam już od poziomu różowego, no to wyjdziecie na plus, ale mimo wszystko ta duża ilość tych słabych, niebieskich skinów powoduje, że ta skrzynka wcale aż taka dobra nie jest. Więc to już jest definitywnie na tyle. Jeśli wam się ten materiał podobał, to zostawcie kciuka w górę. Tymczasem ja już się z wami żegnam. Mówił Goldzory. Na razie.